kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale FOPREMIER. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie testowanie na ekranie. Mam kilka próbek i chcę właśnie z Wami tutaj odkryć te zapachy. Pewnie Wy je może macie, może nie. Jeśli jesteście zainteresowani, to koniecznie zostańcie na kanale i nie zapomnijcie właśnie wcisnąć tego magicznego guzika subskrybuj, żeby być na bieżąco. Także stańcie ze mną! Kochani, jak Wam powiedziałam, właśnie w intro dzisiejszy odcinek będzie poświęcony właśnie tu testowaniu właśnie tych perfum, które ja sobie przygotowałam. Są to perfumy, które ja Wam jeszcze nie pokazywałam tutaj na wizji, więc będzie to takie testowanie, słuchajcie, obopólne. I słuchajcie, tutaj się poprawiam lampę. I pierwszymi perfumami, słuchajcie, będzie tutaj taka próbeczka, którą ja Wam kiedyś już pokazywałam, a mianowicie to jest Amber Musk Erin. Słuchajcie, główne tutaj nudy, o, już mam nawet przygotowane, słuchajcie, to jest 1,5 ml. One są bardzo zmysłowe, bardzo zdystyngowane, bym powiedziała, z takim pierwsza impresja to jest właśnie, jest tu woda kokosowa, słuchajcie, jest tu specjalny rodzaj róży Centifolia Absolue, większość marek właśnie to używa, jest tu, słuchajcie, oczywiście piszmo i co jeszcze za nuty tutaj. To takie główne nuty, które mogłam odczytać. Słuchajcie, ja się tu przygotowałam bardziej ze strony Estée Lauder, więc generalnie tak, wszystko to, co powiedziałam, nic więcej tutaj Estée Lauder nie zdradziła. Słuchajcie, niedługiego czasu właśnie ja jakby będę miała na swoim kanterze tutaj tą edycję ekskluzywną Erin. Słuchajcie, ja te perfumy, tak przyznam się, już testowałam, przepiękna buteleczka, jej nie mam, ale sobie tutaj psiknę. I już Wam powiem, jakie odczuwam te perfumy. Te perfumy są niesamowicie, bym powiedziała, piżmowe, ale ten amber, ten bursztynowa nuta, ja nie czuję za bardzo tej kokosowej wody, ale na pewno ta różana gdzieś tam przybija. On jest niezwykle takim zapachem wybijającym się, charyzmatycznym. Ja często pokazuję tutaj tą odsłonę moim klientom, a zwłaszcza wersję Laure, tą taką złocistą, arabką i tutaj właśnie klientom z Middle East, bo one są bardzo konkretne, dynamiczne, a niesamowicie dystynktywne, takie dające się zauważyć, i osoba, która je używa, na pewno zostanie zauważona. I jakby ją wyczujemy z tłumu. One są bardzo ciepłe, słuchajcie, bardzo ciepło, otulające, taki wal właśnie kobiecości niesamowitej, mega takiej rozpoznawalności, tak jak Wam powiedziałam. I ten zapach, mimo że nie jest totalnie jakby tutaj w moim kierunku takim typowym zapachem, który ja zawsze wybieram, to jednocześnie powiem Wam, że zrobił na mnie niesamowite wrażenie i na pewno chcę go mieć. Ja nie wiem, wiem tyle, że w UK w specjalnych tutaj perfumeriach możecie dostać właśnie zapachy Erin. Erin wypuściła takie zapachy, jest to wnuczka Estée Lauder, i ona idzie w kierunku taki właśnie interior, czyli tutaj wypuściła nie tylko perfumy, ale też swoje kosmetyki i takie rzeczy do domu, czyli homeware. I słuchajcie, jestem pod wrażeniem niektórych zapachów, one są bardzo konkretne, bardzo takie wyrafinowane, powiedziałam, nie zawsze bym powiedziała, łączą się tutaj z trwałością, ale to też jest rzecz indywidualna, ale te perfumy gorąco Wam polecam. Następny zapach, który Wam przedstawię, ja tutaj, osoby, które mnie oglądają, followują, to wiedzą, że chciałam, przygotowałam się do jakby omówienia tego zapachu, niestety nie dostałam pełnowartościowej butelki, więc przystępuję tutaj jakby do spowiedzi i testowania tego zapachu z próbki. Jest to Yves Saint Laurent Eau de Parfum Extreme Opium. Słuchajcie, ja Wam powiem od razu na wstępie, ja nie lubię, ja nie jestem typowym
koneserką tych perfum. Ja nie bardzo przypadam za żadną odsłoną Black Opium, ale w związku z tym, że to jest nowość i ostatnia propozycja, którą Wam przedstawiłam, Neon, bardzo mi się spodobała. Stwierdziłam, że przyjrzę się temu nowemu zapachowi właśnie z tego roku, tak by maglowanie dalej tutaj tej serii Black Opium. Główne nuty to jest oczywiście kakaowiec, czyli kawa, kakao. Jest tutaj piękna, gorzka pomarańcza, w zasadzie w ogóle pomarańcza. Jest też jaśmin sambak. Ja nigdy nie kieruję się tym jaśminem sambakiem, znaczy kieruję się tak, że nie lubię za bardzo, jak jest go zanadto. Jest to też burbońska wanilia i patchouli. Słuchajcie, ten zapach ma bardzo dużo negatywnych jakby review i tego feedbacku. Nie wiem czemu. Niektóre osoby piszą, że on jest za bardzo słodki, że no, nie warto wydać na niego żadne pieniądze, można kupić taki zapach, jakoś taką podróbkę dużo, dużo taniej. To też o trwałości tutaj i generalnie, że jest no nie współgra jakby tutaj ze skórą dobrze. Słuchajcie, więc ja przystępuję jako naprawdę bardzo subiektywny odczyt, nawet nie obiektywny, bo ja nie przypadam za opium na swojej skórze. Obym nie żałowała. No i słuchajcie, pierwsza nuta jest właśnie ta mandarynka i jest tu wyraźnie ten pomarańcza i czuję tutaj kakao. Kakao wybija się też zaraz mój ulubiony wydźwięk, a mianowicie tutaj jest kawa. Ja jestem zwolennikiem kawy, więc dlatego może łatwiej będzie mi tu strawić ten zapach. No i jestem mile zaskoczona. Jak dla mnie, słuchajcie, ja nie będę porównywać tutaj tego zapachu do opium, który jednak gdzieś stoi w moich szeregach. Słuchajcie, to jest już po prostu killer, bym powiedziała, ale nie będę go porównywać, bo będę później żałować, będzie mnie bolała głowa. I słuchajcie, jestem na tak. Uważam, że dla osób, które tradycyjne opium i w ogóle te inne opium, które były wypuszczone, są jakimiś takimi dziwadłami albo bardzo za mocne. Dziwadłami oczywiście tutaj nie uwłaszczając osób, które lubią, ale po prostu tu kieruję się jakby swoim subiektywnym zdaniem do tych osób, które nie lubią tamtych tradycyjnych jakby ujęć. Ja bym powiedziała, jest super zapach. Ja bym powiedziała, że to jest zapach gourmand ze względu na to główne nuty kawy i tej wanilii burbońskiej, która tak otula i daje taki bardzo piękny woal takiej tajemniczości, dynamiczności, niesamowitości. I słuchajcie, bardzo mi się podoba ta kawa. Ona nie jest mocna, ale bardzo energizująca. Tylko jedna rzecz, która mi się tu też wybija, jak dla mnie osoby, która nie przepada za takimi drzewnymi, mocnymi zapachami, uważam, że jest delikatny. Rzeczywiście nie jest to ta projekcja taka, jakbyśmy oczekiwali tutaj, patrząc na tą tradycję z Black Opium, ale tego można było się spodziewać, bo wszystkie te zapachy, które wyszły po drodze, Neon, te pinki, takie właśnie te różowe, przepraszam, nie pinki, wszystkie te jakby opium, one są zupełnie idące w inną taką bajkę, w inną taką, bym powiedziała, szufladkę, a ten zapach jest na pewno w jakimś stopniu mocny, taki idący w korzenie zapachu, ale nie jest do końca. Więc ja gorąco Wam polecam tą wersję. Jak dla mnie jest super, jedyny minus to jest ta projekcja. Wydaje mi się, że on będzie bardzo, bardzo szybko gdzieś znikał na skórze. Trzeba się oczywiście dopsikiwać, ale jak dla mnie jestem pozytywnie zaskoczona i myślę, że chyba go polubię. A jest, no mówię, nie byłam zwolennicą Black Opium. A jestem ciekawa, bo na pewno spróbowaliście, co Wy na ten temat sądzicie. No i za chwilę przedstawię Wam następny zapach. Próbka jest. Ja mam kilka próbek tutaj Jo Malone i dzisiaj wyciągnęłam z mojej magicznej maszyny losującej, nie żartuję, tą wersję Jo Malone Pop & Ballet. Słuchajcie, ja ją wąchałam wcześniej z perfumerii i bardzo przepadłam. Słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo lubię maki i bardzo lubię tutaj takie właśnie świeże
świeżutkie, trochę figowe, trochę porzeczkowe i fijołkowe nuty. Jest też tu żyto, słuchajcie. No i oczywiście maczek, białe piżmo. I cóż jeszcze jest, słuchajcie. No i to wszystko. To jest zapach z 2019. On jest bardzo świeży, ale ja po prostu przepadłam. Słuchajcie, tu gdzieś psiknę, bo tu jest już Black Opium. O Boże, on jest cudowny, słuchajcie, jest nim dziś taka nuta, słuchajcie, jeżeli ktoś jest tutaj zaznajomiony z Sisleyem, to pierwsze moje wrażenie to jest, że ta nuta przypomina mi trochę krem, który się nazywał właśnie taki bardzo Hydra Global. Słuchajcie, jest, bo tam było używane też żyto, a właściwie owiec. I rzeczywiście ta nuta gdzieś tam przebrzmiewa. Niekoniecznie była to pozytywna nuta, ale słuchajcie, ten mak, który za chwilę tu dochodzi na mojej skórze, jest bardzo rześki, bardzo taki właśnie. Przypomina mi się takie pole właśnie, jak w Polsce pamiętam za młodych lat. Pełne maku, pięknie tutaj, jakby wabiące was, jakby flirciarską mrugające. No, bardzo, bardzo świeży zapach. Wydaje mi się, że projekcja nie będzie zatrwała, to znaczy nie będzie to zapach bardzo trwały, ale jest w nim coś takiego fajnego. Słuchajcie, już patrzę sobie na feedback, no taki sobie, ale generalnie jest bardziej pozytywny niż w przypadku Black Opium, to dziwne. Bardzo dużo osób uwielbia tu w Londynie ten zapach. On był rozkupiony i chętnie po niego właśnie osoby sięgają. I tu osoby jednak podkreślałem, że longevity, czyli ta trwałość jest, nie jest aż taka, jakby się wydawało, ale tak jak Wam powiedziałam, w moim odcinku, do którego Wam zapraszam, ze stanowieniami zapachów Jo Malone, to jest wszystko o layerowaniu, czyli jakby odkrywaniu swojego signature zapach, czyli takiego zapachu, który Wy chcecie stworzyć za pomocą zapachów tu Jo Malone, czyli możecie je nakładać jeden po drugim. Słuchajcie, teraz taki drzewny się robi, herbaciany trochę na mnie, ale ja Wam powiem tak, ja go próbowałam wcześniej, bardzo, bardzo mi się podoba, więc się cieszyłam z tej próbki. Dla osób, które lubią rześkie, świeżo-kwiatowe zapachy Jo Malone, to naprawdę był niezwykle oryginalny i bardzo poszukiwany zapach i myślę, że nadal jest. Także gorąco Was polecam, żebyście się z nim zapoznali. Słuchajcie, następny zapach, który ja odkrywam, ja go znam, słuchajcie, ale tak dawno nie wącham, a więc widzicie, jest to J'adore Eau de Parfum, oczywiście Dior. Ja zamawiając perfumy Diora, dostałam dużo próbek do testowania. To jest zapach, słuchajcie, jak ja sobie patrzę, ja nawet nie wiedziałam, z 1999 roku. Straszne, to tak, znaczy straszne, tak daleko. Ja pamiętam, to był mój obieg pożądania, bardzo chciałam tą przepiękną, finezyjną buteleczkę właśnie, którą reklamowała Shirley Theron. I słuchajcie, ten zapach łączy w sobie nuty gruszki, melona, magnolii, brzoskwini, mandarynki, jaśminu, konwali, tuberozy, Boże, jaka długa lista, pierwszy raz widzę, frezja, róży, orchidei, jest tu też śliwka, fijołek, oczywiście wszystko przyprawione pięknie wanilią, blackberry, czyli taką czarną porzeczką, drzewem cedrowym i piżmem. I dostał ten zapach wielokrotnie, nagroda między nami, Best National Advertising Campaign. Aha, czyli jest piękny taki tutaj ten advert, czyli tą reklamę. Słuchajcie, on jest bardzo świeży, kojarzy mi się zawsze z taką boginią, niesamowitością, bardzo dynamiczny, kwintesencja feminizmu, może nie feminizmu, kobiecości. Zapach taki balsamiczny, bardzo ostry w wydźwięku, ale on jest taki słodko otulający. I zawsze kojarzy mi się ze słońcem. Słuchajcie, że jest to takie słoneczne jakby namaszczenie i bym powiedziała właśnie z boginką. No Charlotte Theron przecież tam wygląda niesamowicie. Słuchajcie, ja go sobie jeszcze raz odkryję. Jest tu coś. No przepiękne, no przepiękne. Rzeczywiście, słuchajcie, tyle lat minęło. Ja pamiętam, pracując tu w perfumerii, zawsze mi się wydawał on taki banalny, bo wszyscy chcieli go na święta, oprócz Chanel, właśnie J'adore, J'adore, J'adore. Ja zawsze wolałam wodę toaletową, ale teraz przyznaję, to jest przepiękny zapach, naprawdę mega kobiecy, bardzo taki kojarzący się z bogactwem, z taką pewnością siebie, finezyjnością, magnetyzmem, bo to jest taki magnetyczny zapach i bardzo, bardzo mi się podoba. Ja myślę, że warto czasem raz w roku sobie go przypomnieć i poczuć się właśnie taką królową tutaj czerwonego dywanu, taką właśnie boginką i zobaczyć się w ten zapach. Ja myślę, że ja to zrobię, bo słuchajcie, naprawdę odbieram go bardzo magicznie, bardzo nietypowo i uwielbiam właśnie
całą tą otoczkę wokół żator i oczywiście tą piękną buteleczkę, to czemu nie mieć? I to na dzisiaj wszystko. Już na dzisiaj zakończymy. Przetestowałam dla Was perfumy, które może dla niektórych są tutaj nowościami, a dla niektórych chcą sobie przypomnieć te perfumy. Jestem ciekawa, co Wy ostatnio testowałyście. Oczywiście zapraszam, kto jeszcze nie polubił mojego kanału, nie subskrybował. Tak, jest na to czas teraz. Zapraszam Was serdecznie. Oczywiście tym bardziej, że no mówię, ten YouTube tak ostatnio mało poleca w ogóle jakiekolwiek filmy, tak mi się wydaje. I oczywiście do lajkowania, zostawienia komentarzy i do następnego odcinka. Pa, pa!